dzisiejszym odcinku razem z Topową Dychą przedstawiłem wam 10 rzeczy, których nie wiedzieliście o Batmanie. Prawdopodobnie. Heath Ledger otrzymał propozycję odegrania roli Jokera jeszcze przed skończeniem prac nad scenariuszem. Zanim jednak aktor został obsadzony w tej roli, ubiegał się o nią m.in. Robin Williams czy choćby Steve Carell. Wyobrażacie go sobie w roli Jokera? No! God, please, no! 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 Burmistrz miasta Batman w Turcji próbował pozwać zarówno studio Warner Bros., jak i samego Christophera Nolana za użycie nazwy Batman w tytule filmu. Twierdził też, że wzrost przemocy w mieście był spowodowany właśnie przez premierę filmu i jego psychodeliczny wpływ na mieszkańców. Heath Ledger sam wykreował wygląd Jokera, który znamy do dzisiaj. Użył on kilku kosmetyków zakupionych w lokalnym sklepie. Christopher Nolan był pod tak dużym wrażeniem, że nakazał ekipie filmowej, aby właśnie w taki sposób odtworzyli wygląd Jokera na planie filmowym. Włoski aktor, który dubbingował głos Heatha Ledgera w filmie, był synem człowieka, który dubbingował głos Jacka Nicholsona w Batmanie. Podczas efektownej sceny pościgu Jokera, kamera IMAX została zniszczona. Możecie pomyśleć, że to nic wielkiego. Problemem jednak był fakt, że w tym momencie istniały tylko 4 takie kamery na świecie, a każda z nich kosztowała ponad $500,000. 6. Szpital, który został wysadzony przez Jokera, to tak naprawdę porzucona fabryka cukierków w Chicago. Eksplozja wywołała taką panikę, że policja otrzymała wiele telefonów od mieszkańców miasta w obawie przed atakiem terrorystycznym. 7. Skoro jesteśmy już przy scenie z wybuchem, pewnie pamiętacie, że przy pierwszym naciśnięciu detonatora nie wszystkie ładunki wybuchły. Potrzebna była druga próba, która zniszczyła doszczętnie cały budynek. Scena ta nie była jednak zaplanowana. Aktor, wiedząc, że nie ma szans na nakręcenie jej od nowa, zaczął improwizować. Trzeba przyznać, że finalna wersja prezentuje się naprawdę dobrze. 8. Na samym początku rolę Harvey'a Denta miał odegrać Matt Damon. Musiał ją jednak odrzucić z powodów osobistych. Został jednak wybrany do roli w filmie Interstellar, który również został wyreżyserowany przez Christophera Nolana. 9. Heath Ledger nagrał i wyreżyserował oba nagrania, które mogliśmy zobaczyć w filmie. Pierwsze z nich, gdzie Joker przesłuchuje naśladowcę Batmana, było nadzorowane przez Christophera Nolana. Był on pod takim wrażeniem, że drugie nagranie w całości powierzył Ledgerowi. 10. Nolan zadecydował, aby zniszczona połowa twarzy Harvey Denta została stworzona w całości komputerowo. Nie chciał dodawać make-upu na twarz Arona. Uważał, że prawdziwe oparzenia częściowo zdarłyby skórę z twarzy, więc nawet bardzo dobry makijaż nie oddałby tego realistycznie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli chcecie poznać jeszcze więcej faktów na temat Batmana, koniecznie odwiedźcie kanał Topowej Dychy. Nie zapomnijcie też o ocenie filmu i komentarzu. Do zobaczenia.